tworząc projekty w Scratchu, czasami chcemy, aby nasz bohater o czymś opowiedział. Klocek Powiedz umożliwia nam dodanie własnego tekstu. Wówczas nasza postać będzie wyglądała tak jak postać komiksu. Nad jej głową wyświetli się dymek dialogowy. Inną opcją jest wykorzystanie klocków dźwięku. W galerii dźwięków Scratch dostępnych jest sporo różnych przykładów. Nasz kot automatycznie ma przypisany dźwięk miauczenia. Jeśli chcemy, możemy również nagrać własny dźwięk. Miau! Dźwięki, które nagracie, możecie modyfikować. Miau! Przycinać, skracać, a nawet odwracać ich brzmienie. Posłuchajcie. Teraz w moim projekcie są 3 koty. Jeden wyświetla chmurkę dialogową jak w komiksie. Drugi miauczy dźwiękiem z galerii dźwięków Scratch. Trzeciemu nagrałam własny dźwięk.